Wpada moja babcia, słuchaj, bladym świtem, drze się po prostu ze schizem, z płaczem. Gdzie jest ojciec, nie? Mój ojciec, to jest jej syn. Mówi mi, jak ty kurwa do pracy wyszedł, nie? Ona mi nie leży na pętli, spalili go, podernięte gardło spalonym. Matka moja w szoku, wszyscy w szoku, lecimy tam. I co się okazało? Że po prostu na samej pętli, na której wysiedliście, nie? Po prostu na ławce, totalnie zraniony, leży sobie koleś totalnie spalony z podernięty gardłem, nie? Rozumiesz? Tutaj są takie historie właśnie, no, tego typu. Znaczy nie, ja bardzo lubię takie klimaty, które wywołują u mnie totalną w ogóle korbę, totalnego schiza, z tym, że teraz jest inna sytuacja, bo mam dziecko, więc wiesz, na pewno nie pozwoliłabym sobie na to w tej chwili, wierząc w to, w co wierzę, tak, żeby pójść do lasu, wiesz, naprawdę. Nie pozwoliłam sobie na to. Albo na przykład wytłumacz mi taką sytuację. Znam ten las jak własną kieszeń. Ten pierwszy las, bo każdy las przechodzi w następny las, jak rozumiesz, co chodzi. Ten las się kończy przystankiem autobusu. On idzie dalej, ale dla nas jest granica przystanek, nie? Wyobraź sobie taką fazę, że normalnie za dnia jeszcze miałam jakiegoś takiego dużego psa. Pojechałam sobie z tym psem, ze swoim kolegą, który tutaj mieszka od urodzenia, do tego lasu. Jechaliśmy sobie na rowerach, kumasz, o co chodzi. I w ogóle zgubiliśmy drogę, nie? Po prostu jechaliśmy drogą, którą znamy na pamięć, każdy krzaczek, wszystko, każdy promień słońca i w ogóle nie mogliśmy z tego lasu wyjechać. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj są takie schizy, są takie korby, jak to święcie naprawdę wierzę. I ja bym sobie bardzo chciała pozwolić na badanie tego dalej, tylko po prostu, nie wiem, czy każda babka tak ma, natomiast ja mam taką sytuację, taką, wiesz, banie, że ja w tym momencie mam dziecko i po prostu ja sobie na coś takiego nie pozwolę, rozumiesz, o co chodzi? Taka, wiesz, to po prostu nie mogę sobie pozwolić na sytuację, gdzie, wiesz, bałam się, że albo zeskizuję do reszty, albo nie wrócę do domu.